Cześć wszystkim, znowu Ponio 7. A to... To miałem nazywać... Świątynia Złych Żywiołów. No na to, że wszystko jest chyba ok. Możemy zaczynać przygodę. I tak, filmiki są bardzo małe w tej grze, więc postaram się je trochę przeskalować, żeby pasowały do ekranu, ale... To tylko tyle mogę zrobić, więc... Przygotujcie oczy. Spacerując po uliczkach stołecznego grodu Veluny, słyszysz nagle rozpaczliwy krzyk dobiegający z pobliskiej alei. No, to jest bardzo interesujące. Dobra, jesteśmy. Przy okazji, wybierz wszystkich, nie chcę ustawić szyk. Tutaj jest moment, taka jak formacja drużyny. Na razie ustawimy barbarzyńcę z przodu. Coś takiego może zróbmy. I nasza drużyna powinna automatycznie chyba przyjąć ten szyk, tak? Tak? Nie oczekujmy chyba zbyt wiele. Dobra. To jest nasza drużyna i to było nasze zaczęcie gry. Nie oczekuję zbyt dużo po fabule tej gry. Prawda jest oparta na jakiejś dosyć znanej przygodzie czy książce. Ale, jak widzieliście, intro chyba za dużo nam nie mówi. Wiesz zbyt wiele. Przygotuj się na śmierć. No to tak, to bardzo wymowne. No dobra. Antechut właśnie, co ty, z czym ty zaczynasz? Z procą? Z druidzką procą? Poczekajcie. Muszę trochę przyciszyć grę. Dobra, powinno być okej. Dobra, właściwie co to możemy zrobić poza tym, że masz procę? Proszę, zręczność masz siłę większą. Na razie nie podchodź. Możesz rzucić pewnie na niego jakieś druidzkie zaklęcie, co? Przy okazji, ta gra posługuje się systemem takiego poleceń kolistych. Dosyć podobny w sumie do tego, co było w Neverwinter Nights. Tylko ta gra różni się Neverwinter Nights od tego, że posiada tylko kółko. Nie ma żadnych skrótów, ani pasków skrótów. Więc walki są bardzo, bardzo... Nie wiem, jak to nazwać. Długie. Nazwijmy to tak. Dobra. Nie mam za bardzo nic więcej do zrobienia. Właśnie... Czym się jeszcze różni Dungeons & Dragons 3.5 od Dungeons & Dragons... 3. Druidzi mogą spontanicznie rzucać przywoływanie sojuszników natury? Czary przywoływawcze. Możemy tego użyć, przywołać natychmiast wilka na przykład tutaj. Ty możesz poczekać. Staramy się go ostrzelać, dopóki nie jesteśmy z nim w zwarciu. Dobra. Co ty masz, Lavos? Zaczynasz standardowo z kuszą. Że tak, nie będziemy zużywać na niego zaklęć. W sumie nawet nie wiem, jak ten gość wygląda. Jakie ma statystyki. Przy okazji możemy to zobaczyć. Jak sobie życzysz. Nie trafia. Dlaczego nie trafiłeś? KP 16.
To dosyć sporo. Ale ty masz dobrą zręczność, Mugo. Tobie powinno lepiej pójść. Natychmiast. Dobra, Mugo, dlaczego niego nie trafiłeś? Ja rzuciłeś, wyrzuciłeś tylko 4. No już miałeś całkiem dobrą bonus. Dobra. Light przez to już do niego nie może strzelić, bo już jest teraz w zwarciu, więc do niego strzelanie już jest nieefektywne, ale możesz Light użyć swoich bardowskich rzeczy. Muzyka barda. Możesz dać przeciwpieśń, przypływ odwagi albo zafascynowanie. Dobra, co to robi każda z tych rzeczy, zapewne się zapytacie, i odpowiedź jest taka... przeciwpieśń, przypływ odwagi, bla 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 bla, plus 1 za morale przeciwko urokom, strachu, a także rzutów ataku i obrażeń. Na 8 poziomie ta premia zwiększa się do plus 2. W 8 poziomie aktorstwa w takim razie. To daje nam plus 1 do rzutów. Co jeszcze możemy? Przeciwpieśń to pewnie jakiś kontrczar. Fascynacja to... Jeżeli chcielibyśmy chyba... przejąć kontrolę nad kimś. Fascynacja chyba się cofa, jak kogoś walniemy, więc w tej sytuacji nie ma to najmniejszego sensu, więc użyj po prostu zwykłej muzyki barda z przypływem energii. No i dobra. I możesz dać dyla, żeby cię jakby co nie dogonił. Da się zrobić. Dobra, tyle kombinowania. Podbiegł wilki i zatłukł. Dobra, 4 ludzi naszych drużyny. Dobra, ani Lavos nie mógł trafić, ani Mugo nie mógł trafić. Podbiegł wilki, zarąbał. Dobra, patrz na martwą kobietę. Wiem, że może było cię uratować, co? Że można było cię uratować. Moja zwłoka kosztowała cię życie. Dostrzegasz piętą w ubranie kobiety charakterystyczną broszą. Zatrzymujesz się i ponosisz ją. A więc to ty byłaś idei, kanonik z kościoła świętego Cadberta w Hamlet. Spoczywaj w pokoju, siostro. Zaniosę do kościoła wieści o twojej śmierci. Przez chwilę modlisz się za duszę kobiety i udajesz się w stronę Hamlet, aby przynieść straszne wieści. Docierasz do Hamlet, by przekazać kapłanowi świątyni świętego Cadberta straszliwą nowinę. Idei nie żyje. Piotrze Frączewski, źle to czytasz, to się czyta Idei. W każdym razie tak. Widać, że twórcy gry wiedzieli, czym się to je, i zatrudnili Piotra Frączewskiego jako narratora. No. Czemu my nie? Dobra, zapiszmy to. I tak, i tym oto zbiegiem okoliczności, kompletnie niewymuszonym, aby po prostu zacząć w jakikolwiek sposób fabuły, żeby gra miała 9 różnych zaczęć dla każdego rodzaju drużyny, twórcy gry wymyśleli po takim jednym słabym, które na siłę nas w końcu kieruje do Hamlet. I co? Co miałem z tego okazji powiedzieć? Tak, to, że nie oczekuję zbyt dużo od fabuły tej gry. Naprawdę. Jesteśmy w Hamlet. Tak, a co chciałem powiedzieć? Tak. Jak zaczynamy grać Dungeons and Dragons i mamy przygotowaną, i mistrz gry ma przygotowaną przygodę, ale ci durni gracze nie chcą robić tego, czego oczekuje o nich przygoda, i musisz ich na siłę nakierować na właściwy tor. Tak się właśnie czuję w tym momencie. Dobra, idziemy do przodu. A tutaj musimy jak zwykle znaleźć jakąś karczmę, i będziemy mogli zacząć właściwą naszą przygodę. O! Widam. Nie oczekuję zbyt dużo od tej gry, ale to jest Elmo. Jeżeli chcecie jedną rzecz zapamiętać z tej gry, pamiętajcie Elmo. Bo to jest jedyna rzecz, którą chyba warto zapamiętać w tej grze. Przynajmniej na razie mam takie odczucie. Jesteś pijany! Nie jestem pijany, jestem Elmo.
Zapamiętajcie ten cytat, to chyba jedyny cytat, który warto zapamiętać z gry. Jestem pijany, jestem Elno. No pięknie, jestem Light. Szukam pracy. Potrzebuję pieniędzy na piwko. Jaka praca cię interesuje? Jestem nie żołnierzem, żołnierzem. Mogę dla ciebie pracować, ale potrzebuję kolżugi i wielkiego topora. Ale za to zgadzam się pracować za marną połowę zysków. Więc mam ci płacić za to, żebyś zgodził się pracować za połowę udziału w zyskach? Tak. Daj mi 200 sztuk złota, a ja się do ciebie przyłączę. Potem wystarczy mi już tylko połowa zysków. Tylko połowa. Świetnie, dobra. Chcemy mieć Elmo w drużynie. Bierz kasę i chodź z nami. Nie pożałujesz tej decyzji. Dobra, w drogę. Elmo startuje na czwartym poziomie. I tak, ma dosyć dobre wyposażenie na początek. Magiczna kolczuga z KP plus 6, łącznie ile ma KP 22. To jest całkiem nieźle. Ma jeszcze tarczę plus 2 i magiczny topór bojowy. Mogę to jakoś zobaczyć? Nie. Jest magiczny, ale nic więcej o nim nie możemy się dowiedzieć. Okej, okay, dobra. Nie wiem, jakie on ma statystyki, ale biorąc pod uwagę, że ma czwarty poziom, więc ma plus 4 bazowe i ma plus 9 do siły, więc plus 5. Bonus plus siły, plus coś jeszcze, może ten magiczny topór też ma bonus plus 1, więc zakładam, że ma około plus 4 bonusu siły. Co do punktów wytrzymałości, zobaczmy, jego rzut na wytrwałość plus 3, czyli kondycji też ma, myślę, że około plus 3. Czy wytrwałość ma plus 7, wojownik powinien mieć chyba plus 4 na czwartym poziomie, więc kondycji też ma chyba plus 3. No i w sumie jeszcze tak, jak zdejmiemy ci wszystko, to masz KP 13. Więc zręczności też masz chyba plus 3. Więc tak. Towarzysze w tej grze nie powiedzą nam, jakie ma statystyki, ale jest dużo sposobów, aby się tego dowiedzieć. Tak, poza tym dlaczego chcemy Elmo? Elmo będzie naszym tankiem, nazwijmy to. Ponieważ Soul nie będzie w stanie tankować w tych swoich prymitywnych ubraniach. A poza tym Elmo to Elmo. Dobra, możemy zmienić teraz szyk. Fajnie, Elmo, że się pojawiłeś z przodu. Będziecie teraz z przodu. Z tyłu. I tak na razie powinno być ok. Dobra. A poza tym, że Elmo zaczyna na czwartym poziomie, to się nam bardzo przyda na początek. Jeszcze jedna rzecz a propos towarzyszy. Tak, możemy mieć tylko 5 członków drużyny. Generalnie tę grę przeszedłem tak w 70%, zanim mi się znudziła. I za tym podejściem nie brałem żadnych towarzyszy, bo towarzyszy, jak słyszeliście, to też również problemy, bo nam kasę zabierają. I tak w 70% tej gry ci towarzysze już dobili maksymalne poziomy, co w tej grze jest 10. Maksymalny poziom postaci w tej grze to 10. Więc granie tylko postaciami stworzonymi jest możliwe, aczkolwiek nie jest optymalne, bo uderzamy w sufit i potem nie możemy się już dalej wzmacniać, więc parę towarzyszy tych NPC chyba jednak warto wziąć. Dobra. A my naszą pierwszą w grze tawernę możemy do niej wejść i... Da się zrobić. I zagadać chyba tradycyjnie do karczmarza. Light, to twoja dawka. Witam w gospodzie pod chętną dziewką. Nazywam się Ostler Gandigut. W
Czym mogę pomóc? Witam, nazywam się Light. Potrzeba ci pokoju? Nie teraz, szukamy questów. Szkoda, może innym razem. Pomóc ci w czymś jeszcze? Masz czas, żeby odpowiedzieć na jeszcze kilka pytań? Co mogę dla ciebie zrobić? Już nic. Nic, dobra. Wydawało mi się, że dostaniemy jakiś tu quest. Witaj. Co mogę dla ciebie zrobić? Miejsca u nas dość. Za 2 sztuki złota możesz wynająć na noc dowolny z pokojów na górze. Nie. Szkoda. Może innym razem. Co mogę dla ciebie? Zdawało mi się, że on miał quest. Dobra. Jest tu w karczmie kilku ludzi. Możemy chyba z nimi zagadać. Bardzo mi miło cię poznać. Mędrzec. Tak więc szukasz przygód? Nazywam się Spuguar. Służę mędrcowi ze Stalmir, który nakazał mi zebrać wszystkie czarodziejskie zwoje z tej okolicy. Jak ci idzie? Nie, ale dopiero co tutaj przybyłem wozem kupieckim. W planach mam odwiedziny w zrujnowanej twierdzy na Bagnach. Podobno rezydował tam niegdyś potężny czarnoksiężnik. Oczywiście przed bitwą na polach Emridy, kiedy to twierdza została opuszczona. Gdzie znajdę tę twierdzę? Daj mapę, pokażę ci, gdzie się znajduje ta twierdza. To chyba w sumie tyle. Możemy go przyłączyć do drużyny, on jest czarodziejem, ale tak jak słyszeliście, zabiera wszystkie magiczne zwoje, jakie znajdziemy. Więc nie, dzięki. Słucham, w czym ci mogę pomóc? Pokażę ci na mapie pola Emridy. Okej, to też może się przydać na przyszłość, aczkolwiek nie wiem konkretnie, co tam będziemy mieli do zrobienia. Jesteś strażnikiem? Tak, należy do bursuków Burna. Kim są bursuki Burna? Pracujemy dla Burna, wielkiego maga Homlet. Wstyd przyznać się, ale kiedyś byliśmy zabójcami Burna. Wskazał nam nową drogę. Obecnie naszym zadaniem jest pilnowanie porządku. Dbamy, aby ludzie zachowywali się odpowiedzialnie. Kim jest Burn? Burn to czarodziej, który przybył przed laty do Homlet ze swoim przyjacielem Rufusem. Pokonali wiele niebezpieczeństw, w tym bandytów, którzy później stali się borsukami. Gdzie znajdę Burna? Szukaj go w wieży we wschodniej części miasta. Muszę udzielić kilka wskazówek. Szukam świątyni. Kościół świętego Cadberta leży w północno-zachodniej części miasteczka. Północno-zachodniej. W miejscu, gdzie północna droga wschodzi. Dobra. W sumie na razie to chyba tyle. Pójdźmy. Oczywiście. Przekazać złe wiadomości, że Lidei tej, już zapomniałem jakiej było, że nie żyje. Bo wiem na pewno, że Karczmasz miał jeden quest, który by nas interesował. Ale nie wiem, czy coś musimy zrobić, żeby się to pojawiło. Strażnicy są... A, że to jakiś specjalny gość? Nie. Bo nie ma nic do powiedzenia. To? Czy to jest kościół? Wygląda wystarczająco kościołowato. Witam! Przepraszam, współpracujesz może z tutejszymi kupcami? Jestem wojownikiem do wynajęcia. Jeśli chcesz skorzystać z moich usług, pomów z Ranosem lub Gremagiem. Dobra. Jak sobie życzysz? Co to są za ludzie? Nie wiem. Okej, to nie jest kościół, to jest jakaś zagroda. Północno-zachodnia część miasta, więc chyba musimy dalej jeszcze iść. Tak, przy okazji to nie działa tak fajnie jak w Arcanum, czy chociażby Baldurach i tak dalej, więc łączymy mapę, to gra się zatrzymuje, więc nie wiem, kto to wymyślił. To jest kościół? Chyba nie. A przy okazji mamy też mapę świata. Wschodnia część Homlet, północna część Homlet. Wkryliśmy pola
Emidy i twierdze na bagnach. Pewno prędzej czy później to się przyda. Przy okazji, gdzie się odbywa ta gra? Świat chyba się nazywa Greyhawk, czy coś takiego? Dobrze. Próbowali to wypromować razem z Dungeons & Dragons 3, ale nie wiem na ile im się to udało. Przy okazji, ty daj to Lightowi. Light, powiedz, przekaż swoje wiadomości. Witaj w kościele świętego Cuthberta. Jestem Calment. Zapoznaj się ze zwojami i rozprawami dotyczącymi naszej religii lub zasiądź w jednej z ław. Skrzynka nadatki znajduje się na dalszym stole. A nie będziemy. Nie, na pewno się nią nie zainteresuje. Przynoszę pilne wieści dla kanonika. Mogę się z nim zobaczyć? A to nie może poczekać? Kanonik Tyrgin jest zajęty służbą świętemu Cuthbertowi. Cóż może być tak ważnego, aby nie dostrzec skrzynki nadatki? Możemy go zastraszyć. Ale nie chcę go straszyć. Może jest wredny, to nie jest jeszcze to powód, aby go zastraszać. A tym to może być wbrew charakterowi naszej drużyny. Dobra, niech będzie, że to oto 10 sztuk złota. Mogę z nim porozmawiać? Dziękuję ci za ten hojny datek. Tyrgin z pewnością chętnie z tobą pomówi. Okej. Da się zrobić. Gdzie jest ten Tyrgin? Tutaj? Chyba tutaj. Witaj w kościele świętego Cuthberta, przyjacielu. Jestem kanonik Tyrgin. Czym ci mogę służyć? Miło cię poznać, nazywam się Light. W czym mogę ci pomóc? Przynoszę złe wieści dotyczące idei. Powiedz więc, jakie nowiny przynosisz? Pewien złodziej okradł zwłoki kobiety, udało mi się go zabić, ale przy ciele znalazłem tę broszę. Brosza jasno identyfikuje tę kobietę. To musiała być kanonik idei. To wielka szkoda, że zakończyła swój żywot w tak nieprzyjemny sposób. Nie udało ci się jej wskrzesić? Człowiek, maksymalny poziom postaci w tej grze to 10. Nawet gdybym miał maksymalnie wskrzeszenie, to czar poziomu, na którym się kapłani uczą, 11. Więc nie. Niech cię święty Cuthbert chroni. Wygląda na to, że będę tu jeszcze musiał trochę zostać. Czy naprawdę tak źle ci tu jest? Pochodzę ze znacznie większej osady, w której był większy kościół. Brakuje mi też moich przyjaciół z wybrzeża Nirdaif. Co gorsza, w tej okolicy mnożą się bandyckie napady, a okoliczna ludność nie dość często odwiedza nasz przybytek. Ej, to brzmi jak nie nasz problem. W tej sprawie mogę ci pomóc. Skąd się biorą ci bandyci? Nie mam pewności, ale w pobliżu, konkretnie na bagnach, znajduje się stara twierdza, która stanowiła niegdyś siedlisko zła i występku. Być może znowu zbierają się tam miejscowe szumowiny. Zaznaczę ci położenie tej budowli na mapie. Dziękuję, pozwiedzam jeszcze Hamlet. A właśnie, a coś jeszcze masz ciekawego witaj do powiedzenia? Witaj ponownie w kości. W czym mogę ci pomóc? Historia. Konwersję na wiarę świętego Cuthberta? Okej, to chyba może prowadzić do questa. Oczywiście. Mogę tu w kościele przeprowadzać konwersję. Oczywiście pod warunkiem, że osoba, o którą chodzi, dowiedzie swej wartości przed świętym Cuthbertem. Święty Cuthbert ma w Hamlet wielu wyznawców? Gdy jej świątobliwość kanonik Idei zakładała ten kościół, to wszyscy okoliczni mieszkańcy wyznawali starą wiarę. Zawsze przyjmujemy konwersję na wyznanie świętego Cuthberta. Czy mogę w czymś pomóc? Istnieje pewna rodzina, której potrzeba pomocy świętego Cuthberta. Kuśnierz Jack Burton doskonale nadaje się na konwersję. Czy zechcesz z nim porozmawiać? Oczywiście, z chęcią pomogę. Dziękuję za pomoc. Z chęcią obniżę dla ciebie ceny mych usług, jeśli wykonasz to zadanie. Dobra. Pierwszy quest. Natychmiast. Do usług.
Przy okazji, jak wygląda nasz stan posiadania? Mamy 290 sztuk złota, 0 sztuk srebra i 0 sztuk miedzi i 0 sztuk platyny. To by też bardzo fajne, że trochę fajniej zrobili ten właśnie system posiadania przez to, że wszystko jest podzielone na te trzy waluty. Przy okazji jest też właśnie tak, jak to się różni. Jedna sztuka złota to 100 sztuk miedzi, 10 sztuk srebra, a jedna platyna to 10 sztuk złota, czyli generalnie 10 tego to to, 10 tego to to, 10 tego to to. Dosyć proste i ja dodaję takiego smaczku, ale nic więcej. Czy coś więcej jeszcze tu chcemy? Chyba nie. Natychmiast. Dobra. Czy możemy szybko się przenieść do południowej? Możemy. Okej. Okay. Dobra, chcę jeszcze zajrzeć... Da się zrobić. Tutaj. Do karczmy. Jak rozkażesz. Ponieważ jest jeszcze tu jedna postać, której potrzebujemy. Light. Pogadaj z nim. Witaj. W czym mogę ci pomóc? Witaj. Nie, nie, nie. Zawsze należy się odpowiednio przedstawić. Jam jest Furnox Ferd, poszukiwacz niezwykłych skarbów do usług. Ja zaś jestem Light z wielu różnych miejsc. Również na swój sposób szukam skarbów. Co cię sprowadza do Homelet? Szukam przygód, a ty? Szukam grupki łowców przygód, z którą mógłbym badać rozliczne lochy, ruiny i prastare skarbce. Może twoja drużyna spełnia takowe kryteria? Znaczy, że chcesz się do mnie przyłączyć? Owszem, chętnie będę wam towarzyszyć w przygodach bliskich i dalekich, w zamian za udział w zyskach, rzecz jasna. Wiem, że czekają nas wielkie emocje. Co możesz mi zaoferować zmian? Jedynie moje bogate ślusarskie doświadczenia, jeśli wiesz, o co mi chodzi. A, tak, coś taki może się przydać. Witaj w drużynie. Wspaniale, wspaniale. Nie pożałujesz tej decyzji. Dobra. To będzie nasz drugi towarzysz. Przyjąłem go, bo brakuje nam łotrzyka w drużynie, jak zapewne zauważyliście. A to jest chyba w sumie całkiem dobry łotrzyk. Jako ty masz zręczność? Plus 5. Magiczny pierścień. Nie wiem, co on robi, ten magiczny pierścień. Jak można to się dowiedzieć? Alt? Nie. Nie wiem. Może to jest po prostu niezidentyfikowany, dlatego... W tym razie... chyba bez niczego... Kto ci nie zwiększa KP? To też nie. Bez niczego ma KP 15, chyba że ma jakieś uniki. A, ma uniki. Dobra. Więc nawet bez tego oznacza, że ma premię zręczności plus 4, co jest całkiem okej. Okay. Co poza tym masz jeszcze? Ulepszoną inicjatywę. Jakoś w broni prostej, niezwykły unik, ale to bazowy. Nic ciekawego chyba. Z umiejętności, co ma natomiast? Ukrywanie się, skradanie się, przeszukiwanie, otwieranie zamków. Generalnie wszystko, co potrzebujemy od łotrzyka. Super, witaj w drużynie. Zmieńmy formację. Tak, ty na razie bardziej z przodu będziesz. Okej, okay, dobra. To chyba będzie nasza drużyna do końca gry. Nie zamierzam, nie planuję nikogo więcej przyłączać. Jest troszkę więcej postaci w grze, ale... Nie są naprawdę ciekawe i tak w sumie chyba nic naprawdę nie robią. Więc... Tyle, a to już na pewno to nam wystarczy. Mamy generalnie wszystko, czego potrzebujemy. Dobra, możemy pogadać jeszcze z tymi witam. Ludźmi. Witam. Jestem Turuko. Nazywam się Light. Witaj. Wraz z Kobortem odpoczywamy w tej gospodzie pomiędzy przygodami. Co sprowadza cię do Homelet? Słyszałem opowieści o bandytach kryjących się w pobliskiej twierdzy na bagnach. Chciałem wyruszyć przeciwko nim, ale sami z Kobortem raczej byśmy sobie nie poradzili. Ja,
Co tu robisz? A tak, sobie odpoczywam między wyprawami. Wraz z Kobortem chętnie przyłączymy się do jakiejś drużyny. Jakieś dziwnie mocno ci na tym zależy. Jeśli zmienisz zdanie, to wróć i daj nam znać. Okej. Okay. To jest mnich. Tak jak powiedział, przyłączy się do naszej drużyny tylko wtedy, kiedy weźmiemy jego kolegę. Nazywam się Light. Kobort. Nazywasz się Kobort? Tak. Masz czas jeszcze na kilka pytań? Jak sądzisz, czy widoczne u ciebie upośledzenie ośrodków mowy jest wynikiem stworzenia ci w dzieciństwie niedostatecznych warunków konwersacyjnych? Tak mi się właśnie wydawało, bo się rozmawiało. Dobra, nie wiem, czy on jest jakimś dobrym wojownikiem, czy nie. Na pewno nie jest Elmo, więc to go deklasyfikuje. Czy ty masz jeszcze coś co do powiedzenia? Co on tu z tobą robi? Ale o co chodzi? Podejrzewam go o oszukiwanie podczas gry w karty i kości w mojej gospodzie. Rozumiem, więc mam go złapać na gorącym oczynku. Dziękuję. Daj znać, jak już zdołasz go zdemaskować. Okej. Chyba musimy użyć osoby z dużą... z dużą inteligencją do tego. Chcemy z nim porozmawiać, tak? Jak sobie życzysz. Słucham? Już nic. Możemy go opuścić na chwilę? Dobrze. Dobra, tak? Możemy teraz to zrobić? Znów się spotykamy. Co chcesz wiedzieć? Owszem, chętnie będę wam towarzyszyć w przygodach bliskich i dalekich. Może więc... Chyba nic nie możemy już zrobić. Chyba zablokowałem tego questa, witaj, przyjmując go do drużyny. Ci czegoś? Znów się spotykamy. Co chcesz wiedzieć? Owszem, chętnie będę wam towarzyszyć w przygodach bliskich i dalekich. Jedynie moje bogate ślusarskie. Wspaniale, wspaniale, nie pożał... Dobra. Trudno. Przy okazji... Tak, to zepsuło nam znowu szyki. Właśnie, co ja tu chciałem mieć? Zróbmy coś takiego na razie. Dobra. Więc to już się zaczyna fajnie. Quest, który się zawiesił, ponieważ za wcześnie przyjąłem gościa do drużyny. Coś tutaj jeszcze mamy na pięterku? Chyba nie. O, tutaj ktoś jest. Light. Cześć, jestem Zerd. Jestem tu nowy. Cześć, nowy. Jestem Light. Jest w tej osadzie coś do roboty? Nie wiem, jestem tu od niedawna. Wpadłem tu parę dni temu i czekam, aż z południa wróci moja karawana. Wsiadasz karawanę? Ależ skąd? Byłem tylko jednym z jej strażników. Mam się tu z nimi spotkać, ale minie jeszcze wiele dni, zanim wrócą. A jeśli przeszkodzi im pogoda, to może nawet kilka tygodni. Co planujesz robić w międzyczasie? Nie wiem za bardzo. Piwo w tej gospodzie jest dobre, ale chyba przejdę się do tamtej wieży i spytam jej panów, czy nie potrzeba im dodatkowego wojownika. Choć i tak mają już ich sporo. Może interesujecie drobne przygody? Owszem, znam nawet w tej okolicy pewne miejsce. Twierdzę na bagnach. Ale sam Zerd jej nie zdobędzie. Dobra, gdzie dokładnie położone? Jasne. Zaznaczę ci jej położenie na mapie. Dobra, dziękuję. Uważaj. Musi się tam pętać sporo różnego tałataństwa. Może zechcesz mi towarzyszyć? Bałem się, że nigdy nie zapyta. Okej, okay, nie chciałem go dołączyć. Kim on właściwie jest? Człowiek, mężczyzna... Ale kto? Bohater niezależny. Czyli nie mają klas? Mają klasy, tylko nie wiadomo jakie. Dobra, masz rozpłatanie, używanie tarczy, żołnierskiej, uniki, więc chyba jesteś wojownikiem. Masz pierwszy poziom, co bardzo cię nie interesuje. Za bardzo nas nie interesujesz. Więc... Oczywiście. Miło było cię poznać. Tak, dobrze więc.
Na razie. Dobrze. A czy coś tu więcej jeszcze jest? Chyba nie. Jeszcze żona karczmarza. Interesuje mnie jadło i napitek. Co możecie zaproponować? Darły tu ostatnio jakieś wiadomości? A tak, serwujemy najlepsze piwo o promieniu wielu mil, bla 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 bla, nasze Wybaczcie. Ta gra nie najlepiej wyświetla na wyższych rozdzielczościach tekst. Nadal jest takiej wielkości paru pikseli, więc pewne rzeczy mogę mieć problem w ogóle rozczytać. Wiktuły sprowadzają tu smakosze z całej okolicy. Jakieś wiadomości? Nie, nie będę płacił za wiadomości. Szukam pokoju. W pokojach musisz porozmawiać z mężem. Dobra. Czy chcemy odpocząć? A w sumie nie. Dobrze. Dobra, jest jeszcze tutaj kilka miejsc, no, kilka osób, z którymi możemy pogadać na pewno. Poszwędajmy się po okolicy. I poszukajmy, może ktoś ma jakieś problemy, z którym trzeba im pomóc. Tutaj jest jakiś chłop mieszka. A co pamiętam, chyba miał jakieś zadanie do zrobienia. Dobrze. Żona farmera jest farmer. O co chodzi? Miło cię poznać, jestem Light. Nazywam się Percy. Uprawia roli to ciężka praca, ale daje dużo do satysfakcji. O, domyślam się, masz piękną farmę, Percy, wspaniałą rodzinę. Wcale nie jest tak różowo, jak myślisz. Mój brat Wilken zajmuje znacznie większą część naszej wspólnej stodoły, niż mu się należy. Strasznie się o to wadzimy. Przykro mi to słyszeć, mam nadzieję, że dojdziecie do porozumienia. Dzięki, Filiken wciąż opłakuje śmierć swojej żony, choć już przyszło rok minął od jej śmierci. To była wspaniała kobieta, ale moim zdaniem powinien znowu zacząć normalnie żyć. Cóż, pewnie masz rację, do zobaczenia. Masz coś do powiedzenia? Jestem Light, wyglądasz na osobę, która dużo wie, co się tutaj dzieje. Macie nie lada stodołę. I... Cóż, jego żona zmarła nieco ponad rok temu, Filiken otrzymuje się, jego żałoba nie dobiegła jeszcze końca, bla bla, założy się, że Matylda wniosłaby mu w pasogu pieniądze na nową stodołę, ale co z tego, skoro cieśle powiedział mi, że jest już zbyt zajęty i nie przyjmuje żadnych zleceń. W takim razie pójdę porozmawiać z tym cieślą, może uda mi się go przekonać. Cieszę się, że udało mi się jakoś pomóc. Dobra, nieważne. Co dokładnie tu mamy zrobić? Ciekawe, chyba nigdzie nie jest to zapisane. Dobra. Jest tu gdzieś ten cieśla czy coś? Czy on jest w stodole, czy... Może na piętrze? Ruszam! Nie, nikogo tu nie ma. Tak jest. Z boską wolą. Dobra. Czy możemy wejść do tej stodoły? Chyba nie. A gdzieś indziej musimy szukać tego gościa. Dobra, przejdźmy jeszcze tutaj. Tylko co pamiętam, ktoś tam chyba jeszcze mieszkał. Jakiś droid, czy coś takiego. I
tak, właśnie tak się krańce mapy oznaczają takim delikatnym cieniem. Da się zrobić. Wdowa. Witaj, jestem Light. O, pierwszy raz w tych stronach. Rzadko ktoś tu do nas zagląda. Jestem Matylda. Mieszkam tu z moimi dwoma synami i ośmiorgiem wnucząt. Czy pana ręce roboty, co? O, tak, rzadko mam okazję ruszyć się z domu. Od czasu do czasu zaglądam do Gaju, odkąd odszedł mój Ingo. Czuję się trochę samotna. Nieźle ci się powodzi. Jesteś babcią, trudno na to wierzyć. Wyglądasz na 30 lat. Dziękuję, rzeczywiście czas był dla mnie łaskawy. Osada wygląda bardzo spokojnie. Zwykle tak jest, ostatnio jednak Filiken i jego brat Percy kłócą się o swoją stodołę. No dobra, tylko więcej o tym samym. Natychmiast. Gdzieś tutaj był dom druida. Chciałbym do niego zajrzeć. Nie wiem, czy to tutaj, czy może tam dalej. Poszukamy. Jak rozkażesz. Szwagier i żona Kuśnierza. Hehe, ja Bing, Bing ja. Witaj Bing, miło cię poznać. Haha, śmieszny koleś. A dobrze, zobaczymy się później. Witaj, jestem Light, miło cię poznać. Jestem Elizabeth, żona lokalnego kuśnierza. Cała przyjemność po mojej stronie, twój mąż wygląda na bardzo zajętego. A co, życzę powodzenia, nic ciekawego. Tutaj ktoś jest? A, kuśnierz. Cześć, nazywam się Light. Szanowny panie, zainteresowany wymianą? Dobra, możemy się wymienić. Co ty masz? Parę rzeczy, które mnie interesują. Wezmę te buty i wezmę te rękawice. Tak, tyle? Tak, tyle. Dobra. Dobra. Dobrze. Idziemy dalej, szukamy jakichś ciekawych rzeczy do roboty. Na razie nie jestem w tym najlepszy. Tak, grałem w tą grę naprawdę bardzo dawno. Kompletnie nie pamiętam, gdzie tu można znaleźć coś ciekawego do zrobienia. Prosperujący farmer. Nie chcemy to miastowy, zostaw mnie w spokoju. Chcę tobą porozmawiać o interesach. Zatem mów, o co ci chodzi. Mogę ci sprzedać stodołę na twoje nadwyżki siana. Czy to mój brat cię tu przysłał? To sprawka Persiego? Co? Chcę mieć całą stodołę dla siebie? O co? Niech mnie wilki pożerą, jeżeli przyjdzie mu ze mną tak łatwo. Nie wiem, o czym mówisz. Nie znam żadnego Persiego. Przecież mówię, to mój brat. Mieszka na południe stąd, a teraz wynucha. Witaj. Miło cię poznać. Na imię mam Melanie. Mieszkam tu z ojcem Filikenem, starszą siostrą Alteą, młodszymi siostrami Loreth i Luizą oraz z moim małym braciszkiem Haydenem. Czyż on nie jest słodki? Aż wspaniałą rodzinę. Twój biedny ojciec wychowuje was. Gdy umarła nasza mama, tato wynajął Rodiego. To nasz służący, ale żadne z nas za nim nie przepada. Chciałabym, żeby tatko częściej wychodził z domu. Co jest nie tak z Rodim? O, nic konkretnego. Rodi robi wszystko, co mu tato każe. Szkoda tylko, że jest taki sztywny. Nasza mama zawsze potrafiła nas rozweselić. Tak bardzo mi jej brakuje. Przykro mi z powodu twojej matki. Przyjmuj wyrazy współczucia. Dziękuję. Nie jest nam lekko bez mamy. Zwłaszcza maluchy bardzo za nią tęsknią. Ale jakoś sobie radzimy. No to powodzenia. Ciekawe, co się wydarzyło tej biednej kobiecie. Jak rozkażesz. Dobra,
Pójdźmy jeszcze na zachód. Z tym kuśnierzem nie wiem, czy cokolwiek da się zrobić. Czy to jest chatka druida? Nie wiem, zobaczmy. Natychmiast. Nie. Starszy mieszkaniec wojowski. O, przygląda się Elmo. Znowu się spiłeś, syno. Mówiłem ci już, żebyś mnie nie przychodził tu w takim stanie. Co by powiedziała twoja matka? Mogę coś dla ciebie zrobić? Możliwe. Jestem Light. Jestem Hrot Ronton. Ale wydaje się bardzo sympatycznym miejscem. Od dawna tu mieszkasz? Tak, dobrze się nam tu żyje w Homeland. Chciałem tylko, żeby mój syn Otis wrócił wreszcie do domu. Otis? Co się z nim stało? Otis to nasz pierworodny kawał chłopa jak na jego brat. Jak jego brat Elmo. Kilka lat temu wyruszył na świat z grupą poszukiwaczy przygód. Od tamtej pory nie mamy o nich żadnych wieści. Czy masz czas, żeby odpowiedzieć na jeszcze kilka pytań? Czy masz coś na sprzedaż lub wymianę? Momencik, co powiedział? Niestety, nie mam przy sobie nic na wymianę. Porozmawiaj z naszym synem Elmo. On będzie mógł ci pomóc. Okej. Okay. Chyba tyle. Ruszam! Dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj kawałek. Zobaczmy, co tu mamy. Tutaj chyba nie ma nic ciekawego. Chyba nie. O, Drwal. Czy on będzie miał coś ciekawego do powiedzenia? Witaj, jestem Light. Taryn, miło ci. Miło mi, Drwalem jestem. Mogę jakoś pomóc? Chcę, że. A co słyszę, że po okolicy włóczą się jacyś źli bandyci. W kwestii nie mogę ci pomóc, ale mam problem z olbrzymimi pająkami. Założyły sobie gniazdo w pobliskim gaju. Gaj deklowy? A co to takiego? Drzewa dekla są wyjątkowo duże i mocne, a ich drewno jest bardzo cenne. Widzę, że pająki stanowią poważny problem. Pozbędę się ich dla ciebie. Będę wdzięczny. Mam nadzieję, że Jaro za bardzo się nie zdenerwuje. Dobra. Czy chcemy teraz zapisać? My nie potrzebujemy. Dobra, idziemy do gaju deklowego. Taryn mówił, żeby uważać na pająki. Za późno. Dobra. Pytanie, czy ty masz coś do walki na dystans? Nie masz. To szkoda. Część naszej drużyny jest nieprzygotowana. Pająki zaatakowały nas znienacka. Więc tak, chcemy się rozproszyć, bo te pająki mają pajęczynę dosyć wredną. Co może tak, ty ucieknij tutaj. Oczywiście. I a może gdzieś tutaj. Miejmy nadzieję, że cię pająk nie zje. Dobra. Już jesteś przygotowany. Mugo, czy coś więcej możesz zrobić? Chyba nie. Możesz po prostu szczelić do niego. Z boską wolą. Fajnie, 6 punktów obrażeń. Jest lekko ranny. Teraz się odsuń. A nie, bo to była akcja całorundowa. Jakoś to przeoczyłem. Dobra, Elmo. Podejdź tutaj. I... Dobra. I postaraj się groźnie wyglądać. Czy możemy ci coś zrobić taktycznego? Możemy ci zrobić walkę obronną, tak? Pełna obrona. Dobra. Dobra, cała reszta drużyny została oplątana. Ty...
sieci. Brakuje ci chyba jednego czaru, tak? Właśnie. Zapomniałem o tym, że wy macie zwierzęcych towarzyszy. Ale nie wyglądają zbyt imponująco. Dobra, przywołaj po prostu wilka, jak tak jak wcześniej. Ostatnio całkiem nieźle się... O nie, czar rozproszony, bo jesteś... oplątany. I wyrzuciłeś 6. Gdybyś wyrzucił... Antechod, gdybyś wyrzucił cokolwiek więcej niż 6, to by było ok, a tak? Cóż. Dobra. Teraz tak, czy ty jesteś w sieci? Ty jesteś w sieci. Sam z siebie nic za bardzo nie zrobisz, w dodatku masz przeklętą maczugę, która nic ci nie... Kurde, musimy dla ciebie lepszą broń znaleźć. Tak, możemy spróbować, żebyś się uwolnił. To jest taktyczne. Poruszanie się, wyzwolenie. Dobrze. Sukces, okej. Okay. Musiałeś coś nieźle wyrzucić. 11, ST 15. Okej, dzięki temu, że masz dobrą siłę, to ci się udało, ale generalnie to nie jest zbyt łatwe. Zajęło ci to większość twojej tury. Przemieść się to trochę tutaj. A ty? Dlaczego ucieczka? Okej, nie wiem. Z jakiegoś powodu automatycznie użyłeś siły, jesteś wyzwolony. Okej, nie rozumiem. W każdym razie... jak wyglądają twoje czary? Niezbyt interesująco. Dobra, z nimi się nie bawmy. Trzymam po prostu magicznym pociskiem. Na razie nie wygląda to zbyt... nie wygląda to zbyt imponująco. Cofnij się troszkę. Jak sobie życzysz. Może będziesz... może nie zostaniesz opuntany w następnej turze. Dobra. Light. Możesz strzelić do niego. Co chyba byłoby dobrym pomysłem, albo możesz... strzelę do niego. Ruszam. Bydło. Dlaczego spudłowałeś? Bo wyrzuciłeś 5. Chociaż KP20. Aż KP20 ma? Naturalny pancerz, osłona, premia za zręczność. Dlaczego on ma osłonę? Nieważne. Dobra. Poprzeładowałeś automatycznie, więc okej. Ten pająk. Dobra. Spróbuj się zasadzić na tego pająka. Chociaż jak tu wejdziesz, to możesz zostać ponownie odplątany. Spróbujmy go flankować. Oczywiście. Dobra. Mugo, daj się oplątać. Nie fajnie. Spróbuj strzelić do niego. Z boską wolą. Nie trafia. Okej, teraz już nie był za osłoną, więc tylko KP16, ale rzuciłeś 3! 3! Dlaczego wszyscy rzucają jak jakieś... Dobra, ty na razie nic nie możesz zrobić. Możesz dalej zrobić tą pełną obronę. Dobra. Możesz też spróbować się wyzwolić. Nie, bo to jest ta akcja cała rundowa. Dobra. No to nic nie zrobisz. Okej. Okay. Pająk nie trafił, super. Ty. Nie masz już pewnie za bardzo czarów, tak? Masz druidowe leczenie powierzchownych ran. Nic więcej nie masz. W sumie niewiele możesz tutaj zrobić. Strzelanie do niego w zwarciu nic ci nie da. Możesz spróbować zmienić broń na krótką włócznię.
i spróbować go może zaatakować w następnej turze. Teraz już się nie wyzwolisz, tak? Poruszanie się, wyzwolenie. Ruszam! Okej. Sol jest oplątany. Dobra. Ty! Nie wiem, jak oni mocno atakują. Sol będzie mógł się o tym przekonać. Ma KP 14. Więc bardzo możliwe, że oberwie. Może użyć... Co możesz zrobić? Rzucić maczugą, ciekawe. Pełny atak. Opcje. Walka w defensywie. Możesz użyć pełnej obrony. Chyba nie. Może po prostu zaatakujmy, zobaczmy, co się wydarzy. Dobrze. Sol, dlaczego nie trafiłeś? 12 kontra KP 16. Wyrzuciłeś maksymalne możliwe pudło, więc jesteś pierwszym przegranym, jak to się nazywa. Dobra, czy ty możesz jeszcze coś rzucić? Możesz rzucić identyfikację. Promień lodu, oszołomienie. Spróbuj go oszołomić. I co, nic? Okej, i nic. No cóż, trudno. Jak sobie życzysz. Dobra. Nie trafiasz. Plus 5 kontra KP 14. Więc również wyrzucił jak pierdoła, dlatego nie trafił, ale plus 5 to poważna premia. Trzeba na to uważać. Light. Dobra. Możesz użyć muzyki barda. Ruszam. Brak ładunku. Jak to brak ładunku? Tak jest. Brak ładunków. Nie wiedziałem, że muzyka barda ma ładunki. Dobra. Coś jeszcze możesz zrobić? Możesz... rzucić tak racę na niego. Chyba, że ci się koncentracja nie uda. Zobaczmy. Rzut obronny na udany. Okej, koncentracja ci się udała, ale rzut obronny... tak, ST14 plus 6 to miało małe szanse udania się. Dobra, spróbuj się wyzwolić. Nie możesz się wyzwolić. Dobra, to tyle. Dobra, jak go zajdziesz od tyłu, nie wiem, czy to ci da ukradkowy atak. Czy tak, czy nie. Ukradkowe ataki inaczej działają w prawdziwym D&D, więc nie jestem pewien, czy to zadziała. Oczywiście! A, zadziałało, super. A! Za każdym razem, jak atakujesz i przeciwnik nie może użyć bonusu do zręczności, to jest atak ukradkowy. Dobra. Trafia obrażenia 14. No w końcu ktoś dobry wynik wyrzucił. Dobra, Mugo, czy ty możesz zrobić coś więcej? Nie za bardzo. Możesz spróbować strzelić do niego. Jak sobie życzysz? Z takimi karami to nie mogło się udać. Premia do ataku. Tym bardziej, że jeżeli wyrzucisz krytyczne pudło, gratulacje. Dobra, Elmo powinien bez problemu się nim zająć. Dobra. Ekstra. Ty, wygląda na to, że nie sięgasz tą swoją włócznią. To jest krótka włócznia. Ma zasięg 20, mimo to nie sięgasz. Dobra, spróbuj się wyzwolić. Dobrze. Tak, to się nie udało. Jeszcze możesz rzucać, nie za bardzo. Dobra. Ty! Po prostu traf. Okej. No nie było zbyt trudne starcie. Za tym, że dowiedziałem się, że muzyka barda ma określone ładunki. Mugo.
Tym razem jak będziesz chciał nam powiedzieć, że śpiewanie cię męczy, nie był go, Light chciał powiedzieć, że śpiewanie cię męczy, to zrób to wcześniej, a nie podczas walki. Natychmiast. Brak ładunków. A inne możemy śpiewać? Przeciwpieśń? Dobrze. Brak ładunków. To gdzie tu widzę ładunki? Przydałaby się chyba ta informacja w tym momencie. Dobra. Tak jest. Pająki oczywiście nie miały nic przy sobie. Dobra. Coś więcej tu jeszcze jest? Momencik. Jest jakiś przycisk, który powoduje podświetlenie przedmiotów. Ale nie wiem, co to za przycisk. Dobra, to tyle. Nasza pierwsza walka w grze. Kolejne będą nieprędko. Bo musimy coś jeszcze... Tak, musimy jeszcze się porozglądać po Hamlet. Bo naprzykrzeć się wieśniakom, spytać, czy mają coś jeszcze, jakieś problemy. I tym się chyba będę zajmować w następnym odcinku. Jak już w końcu znajdziemy już... Pokręcimy się i stwierdzimy, że nie ma nic więcej do robienia, to w końcu udajemy się do tej twierdzy, bo wygląda na to, że tego oczekuje od nas gra. No momencik, jeszcze pytanie. Nadal tego nie ma w misjach. Smutne. Czy możemy tutaj odpocząć 8 godzin? Fajnie, odpoczęliśmy i mamy chyba nowe wszystkie zaklęcia w takim razie, tak? Super. I nie musieliśmy nawet płacić 2 sztuk złota. Profit. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.